W dzisiejszym odcinku przygotowania do rajdu Hunt 4x4 na 17, 18, 19 czerwca. Czyli tutaj mamy bazę rajdu, tutaj będzie stała właśnie scena. Stąd auta będą startować, czyli auta będą podjeżdżać nam pod scenę. Będziemy przez mikrofon ogłaszać, co to jest za załoga, przedstawiać załogę, w jakiej klasie jedzie i start. I tak samo nocny etap i dzienny etap będzie startowany właśnie z tego miejsca. W piątek start byłby o 20 albo chyba tak. I zakończenie sobota wieczór, tak? Czy w niedzielę 6 godzin jazdy. I później w sobotę startowaliby o 10 i 10 godzin jazdy. Nie fajne. No, to tak liczę, że godzinę czasu starty nam zajmą. No to gdzieś koło 21 ostatnia załoga powinna zjechać, nie? A już w międzyczasie będziemy liczyć, wiesz. Ale to będzie dobrze, bo tu już wiesz, tu już jakiś poczęstunek się zrobi, tu już muzyczka sobie będzie grała i później wyniki i ten, nie? A w niedzielę, do niedzieli każdy może zostać i dopiero w niedzielę sobie ruszyć. W niedzielę sobie dojść do ciebie i... No i na spokojnie go na dom, nie? Popraw się. Albo jedź, no. No to jechać. Bardziej przy lewej musisz brać. Bardziej przy lewej. Zawstydź, Mańka. Moment. Czekaj. No i teraz 90 stopni się ustaw i jedź w dół. No, no i zawstydzony. Nie dotknęli. Nic. Aha, a za. Aniu siadzie. Aha. Poczekaj. Poczekaj, stój, Manik. Stój. Okay. Mięciutko. Wiesz, że czekaj, niech pani nam wyprzedza. Walken Tonken? To nie da się? Czekaj, zaraz stanie tutaj. Kurwa, wyłączyli, na chuj oni to mają. Zaraz tutaj obczepanie z tego. Maniek, Maniek! Bo może mu się rozładowała bateria po prostu i tyle. Nie, gadali, że im trzeszczało i wyłączyli. Pustwo. Nie jest rozłożona masa w samochodzie, nie? No, my najcięsi duchu to z tyłu? Na kusiotku dociężony. Tutaj mamy kolejny odcinek specjalny, taką dużą żwirownię. Tutaj zrobimy odcinki taśmowane i podjazdy pod punkty. Aniuś, ty patrzę, wszystkie tereny zaznaczasz. Ładna żwirownia, nie? No. Z tymi chmurami. Kurwa, to fajnie jak w Egipcie, kurwa. No. No zaraz może nie być. Jak fura z tekstu. Kurwa, niby wyjazd jest na wprost. Tam, czekaj, chodź, bo zobaczymy, czy tam jest właśnie ta droga, czy nie. Pierdolę, jest linka! Poszli. O! Poszli? Tutaj mamy trawersy. Tutaj robimy odcinki taśmowane.
tu jest kurde naprawdę kozak. To jest wasze tego wojska, to nie? Tu jest zajebiście. Nie, no wiesz, dość ciekawy też. No ale tutaj masz poczet 20 metrów, tak? No ale wiesz, i jaki kąt? I jaki kąt wystarczy? To jest, wiesz, to jest kurwa 30 nawet i może mniej. Robi zdjęcie. Jak perspektywy przyłożysz, to no nie tak, będzie nie widać się pod czoło, nie? No. Nie mieści się, musi siedzieć w musi tym. Się mieścić w tych. Musi być włożona, bo inaczej wiesz. Tak. I na przykład sprawdzasz, nie mieści się punkt w ramce i punkt nieuznany, tak? No dokładnie. No, a wiesz, że manewry różne to się robi. No i tutaj mamy 5 hektarów w jednym kawałku. I tak naprawdę to tutaj diabeł mówi dobranoc, dosłownie. Tutaj mamy teren w jednym kawałku prawie 5 hektarów, czyli tutaj na pewno nie zabraknie nam wody, nie zabraknie nam bagna. No i nie brakuje tu różnych drzewek, do których można się bez problemu przypiąć. Tutaj mamy też oparczyska różne, karpy, czyli tutaj też będziecie musieli się przeprawić przez tą rzeczkę, ale bez problemu tam się złapicie za karpę. Na powrocie też jest gdzie się złapać, czyli tutaj naprawdę zabawy w błocie nie zabraknie. Yes.